Czy masz świadomość? Globaliści swoją władzę sprawują poprzez tworzenie ogólnospołecznych narracji, w których ich postulaty przedstawiane są jako rzekomo legitymizowane przez naukę, czy też jako te dostarczające najbardziej optymalnego rozwiązania problemów, z którymi musimy się mierzyć. Ważną rolę w tym projekcie odgrywa właśnie Klaus Schwab i stworzone przez niego Światowe Forum Ekonomiczne. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z książki Imperium Klausa Schwaba. Autorką książki jest pani Magdalena Ziętek-Wielomska. I panią Magdalenę dzisiaj gościmy w naszym podcaście. Dzień dobry pani Magdaleno. Witam bardzo serdecznie. Pani Magdaleno, kim jest Klaus Schwab i dlaczego każdy z nas powinien zapoznać się z jego życiorysem? Klaus Schwab jest założycielem i wieloletnim, praktycznie 50-letnim dyrektorem Światowego Forum Ekonomicznego, który jest oczywiście bardzo ważną instytucją w systemie sterowania globalnego. Sam Klaus Schwab pochodzi z niemiecko-szwajcarskiej rodziny przemysłowców. Zarówno jego dziadek, jak i jego ojciec prowadzili przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn. Tak samo Klaus Schwab studiował zarówno budowę maszyn, jak i ekonomię, więc ten profil rodzinny, jak również jego profil wykształcenia, ściśle związany jest z całą jego późniejszą działalnością. W 1971 roku zakłada Europejskie Forum Zarządzania w Davos, z którego później właśnie narodzi się Światowe Forum Ekonomiczne. I od początku ta organizacja ma służyć temu, żeby europejskie, w tym przede wszystkim niemieckie firmy, były konkurencyjne z przedsiębiorstwami amerykańskimi. Ja w swojej książce zwracam uwagę na to, że Klaus Schwab, który uchodzi za jedną z najlepiej usieciowionych osób na świecie, jego działalność ma podwójny charakter. Przepraszam, a co to znaczy, to wyjaśnijmy też słuchaczom, usieciowiony, to co to znaczy w tej przestrzeni, o której pani mówi? Usieciowiony, po niemiecku vernetzt, jest to pojęcie, które wskazuje na to, że Klaus Schwab właśnie w Davos zbudował taką globalną sieć kontaktów ustanowioną między osobami ze świata dużego biznesu, ze świata polityki, także ze świata NGO-sów. I właśnie uchodzi za najlepiej usieciowioną osobę w świecie w tym znaczeniu, że po prostu zna i wszystkich najważniejszych polityków świata, i menedżerów, właścicieli największych korporacji światowych, jak również i artystów, i literatów, i filozofów. Całe grono osób wpływowych właśnie z bardzo różnych dziedzin przyjeżdża do Davos, czy to w ramach tych corocznych spotkań w Davos, o których donosi prasa, czy też w ramach zupełnie innych programów, które są programami stałymi, całorocznymi. Więc przez właśnie Davos przewijają się setki wpływowych osób, które Klaus Schwab wszystkie osobiście zna i lubi się tym chwalić, że wszystkie te osoby osobiście zna. I w momencie, kiedy osobiście zna tak wiele wpływowych osób, również pełni rolę pośrednika w ustanawianiu różnych kontaktów, w kierowaniu tymi kontaktami, w łączeniu ludzi w ramach różnych organizowanych przez siebie projektów. No myślę, że tak, że to teraz już jest zrozumiałe. I co jeszcze jest ważnego w życiorysie, co powinniśmy wiedzieć w życiorysie Klausa Schwaba?
No właśnie, ja w swojej książce pokazałam ten podwójny charakter jego działalności, czyli zarówno ten globalistyczny, jak również i ten związany z niemiecką gospodarką, dlatego że w różnych opracowaniach na temat globalizmu bardzo słusznie podkreśla się wiodącą rolę przede wszystkim amerykańskiej gospodarki w tym projekcie, jak również no, sam fakt, że po II wojnie światowej to właśnie w Stanach Zjednoczonych siedzibę znalazły te najważniejsze globalne instytucje, chociażby jak ONZ. To wszystko jest oczywiście no, sprawą zupełnie zasadniczą, ale z naszej perspektywy europejskiej musimy też pamiętać, albo też musimy zastanowić się nad tym, jaką rolę w tym wszystkim zajmuje niemiecka gospodarka, dlatego że jest to coś, co nas dotyczy całkowicie, absolutnie bezpośrednio. Po prostu w kontekście różnych niemieckich planów tego, żeby Europa była właśnie taką jedną wielką, zwartą przestrzenią gospodarczą, na której działać mają duże europejskie firmy, które będą konkurować z firmami amerykańskimi. Jest to coś, co bezpośrednio dotyczy europejskiego modelu gospodarczego, a co jest moim zdaniem zbyt rzadko poruszane w różnych dyskusjach. I to jest też... No właśnie, powiem tak, że o Klausie Schwabie, nawiązując do tego właśnie, co pani przed chwilą powiedziała, no głośno jest w Polsce chyba dopiero od niedawna, bo wcześniej o nim nie mówiono w debacie publicznej. Czy ja dobrze kojarzę? Tak, Klaus Schwab był osobą, która oczywiście była z Davos skojarzona, ale mało kto zwracał uwagę na to, co tam się działo. Natomiast o Schwabie zrobiło się głośno, kiedy w lipcu 2020 roku opublikował książkę pod tytułem Wielki Reset, w której ogłosił, że trwająca wtedy pandemia jest dobrą okazją do tego, żeby wprowadzić taki właśnie reset całego systemu gospodarczo-społeczno-politycznego, który został zbudowany po II wojnie światowej. I właśnie za sprawą tej książki zaczęto o nim dużo mówić, gdyż rzeczywiście książka jest zupełnie fundamentalna dla zrozumienia tego, co się dzieje od 2 lat, no i oczywiście dla zrozumienia tego, co się działo wcześniej. Więc to był taki moment, kiedy zaczęto się tą kwestią interesować i jeśli popatrzymy na to, co się działo przez ostatnie 2 lata, to rzeczywiście widać bardzo konsekwentne wdrażanie w życie wszystkiego tego, co Klaus Schwab w Wielkim Resecie no w jakimś sensie zapowiedział, czy też obwieścił, że to będzie robione. Ja tutaj na chwilę zatrzymam. Rozumiem, że tej książki cały czas nie ma w Polsce w języku polskim, natomiast no, jego książka może w środowisku biznesowym poprzednia, czwarta rewolucja przemysłowa, trochę obiła się echem. Tak, czwarta rewolucja przemysłowa zdecydowanie była czytana i była propagowana w kręgach biznesowych. Organizowano na ten temat wiele różnych konferencji, to także i tych, nazwijmy to, organizowanych przez władze publiczne. Także widać było tutaj, że to hasło chwyciło i było poważnie traktowane w świecie biznesu. Rzecz jest tego rodzaju, że te dyskusje czy te konferencje dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej raczej miały charakter tego, jak wdrożyć czwartą rewolucję przemysłową, natomiast rzadko, jeśli w ogóle miały charakter pytania czy, albo czy w takim, a nie innym, nazwijmy to, kontekście ideowym. I to jest I coś... chyba też pytania, co z tego będzie dla zwykłych ludzi. Dokładnie tak. I to jest właśnie to, co mnie w tym wszystkim niepokoi. Dlatego, że tutaj nie chodzi o to, żeby krytykować, albo tylko dlatego, że robi to pewna grupa właśnie dobrze usieciowionych osób na bardzo wysokim szczeblu. Dlatego, że teoretycznie mogą mieć dobry pomysł, jeśli chodzi o przyszłość ludzkości. Co mnie niepokoi, to jest właśnie brak pogłębionej, czy praktycznie jakiejkolwiek dyskusji na temat tych propozycji. Dlatego, że
to jest coś, co moim zdaniem powinno być obowiązkiem przede wszystkim dziennikarzy, żeby Schwaba czytali, czy właśnie Czwartą Rewolucję Przemysłową, czy Wielki Reset, czy jego późniejszą książkę Kapitalizm Interesariuszy. W międzyczasie Schwab wydał ostatnią książkę Wielka Narracja, chyba jeszcze też nie została przetłumaczona, ale to jest dosyć świeża sprawa. Więc to są rzeczy, które powinny być szeroko dyskutowane. Właśnie myślę, że sam fakt, że pewna zmiana ma nastąpić, jest raczej większość ludzi z tym się jest w stanie zgodzić, czyli że ten dotychczasowy model gospodarczy powodował coraz większe rozwarstwienie społeczne, lekceważył sprawy związane z ekologią, z ochroną środowiska, że bardzo mocno koncentrował się na generowaniu zysku, czy zysku po prostu jako jedynego celu życia gospodarczego. Więc jest wiele takich punktów, które moim zdaniem są w dużej mierze jakimś tam, nie wiem, konsensem społecznym, albo przynajmniej wiele osób odczuwa, że mamy tutaj do czynienia z pewnymi nieprawidłowymi procesami i pojawia się dyskusja, co dalej. I właśnie brakuje mi takiej dyskusji na temat tego, co propagują globaliści ustami Klausa Schwaba, ale i nie tylko. I właśnie dlatego napisałam tę książkę i chciałabym jak najwięcej osób po prostu wrażliwić na to, że to jest ten etap, żebyśmy się temu przyjrzeli, zastanowili, czy jest to dla nas dobre. No właśnie, to z tym, co pani powiedziała przed chwilą, wiąże się następne moje pytanie. Kim jest człowiek z Davos? Takiego terminu pierwszy raz użył Samuel Huntington, autor książki Zderzenie cywilizacji. Kim jest człowiek z Davos? Człowiek z Davos, czyli to jest człowiek, który przyjeżdża na spotkania w Davos, który uczestniczy w różnych programach organizowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. I tak jak to zdefiniował i rozumiał Huntington, który chciał z tego uczynić pewien negatywny stereotyp, człowiek z Davos jest kosmopolitą, albo przynajmniej kimś, kto udaje kosmopolitę i działa jak kosmopolita. Czyli jest to człowiek, który kieruje się wyłącznie kryteriami biznesowymi, czyli szuka nowych rynków zbytu, który po prostu chce dokonać, nie wiem, ekspansji właśnie na nowe, na światowe rynki i który przybywa do Davos, żeby zawrzeć odpowiednie znajomości, ubić interesy, no i poczuć się częścią takiej właśnie światowej elity. I Huntington ludziom z Davos zarzucał to, że dokonują oni, można powiedzieć, takiej uniformizacji świata w imię pewnej agendy neoliberalnej. Trzeba pamiętać, że to pojęcie powstało w latach 90., wtedy kiedy chociażby Fukuyama napisał swoją książkę Koniec historii, kiedy wierzono, że rzeczywiście ten demoliberalizm, czy ten właśnie po prostu neoliberalizm jest swego rodzaju końcem historii. I Huntington to krytykował, pokazywał, że tutaj w imię jakiegoś takiego utopijnego projektu ujednolicenia całego świata pod pewien wzorzec neoliberalny niszczone są regionalne kultury, niszczona jest autonomia tych właśnie różnych narodowych rynków, narodowych struktur, określonych wzorców cywilizacyjnych. Warto przypomnieć, że u podstaw takiego właśnie kosmopolitycznego projektu leżą chociażby przemyślenia niemieckiego filozofa Immanuela Kanta, który wierzył, że poprzez handel uda się utworzyć coś w rodzaju, nazwijmy, takiej republiki światowej, gdzie kiedy wszyscy zostaną z sobą powiązani przez taką sieć ekonomicznych powiązań, to nie będzie możliwa już jakakolwiek wojna. No, historia już to wszystko negatywnie zweryfikowała i zarówno tę tezę kantowską, jak również pokazała, że Huntington miał rację, że ten właśnie model cywilizacji zachodniej jako coś, co zostanie przejęte przez wszystkie narody i cywilizacje świata, no po prostu to się nie sprawdziło. A ilu jest ludzi z Davos? Ilu jest takich osób? I jaki oni mają wpływ na nasz świat, na nasze życie?
Nie wiem, czy gdziekolwiek jest taka informacja, żeby można było powiedzieć, jak liczna jest to grupa, jeśli chodzi o rzeczywiście o stan osobowy. Ciekawe pytanie. Na pewno są to szefowie, menedżerowie największych światowych korporacji, których jest po prostu kilkaset. Do tego są to absolwenci różnych projektów Klausa Schwaba, w tym różnych projektów tworzących globalne elity. Ludzi właśnie z tej stajni Schwaba spotykamy w rządach różnych państw, wielu z nich zostawało potem prezydentami. Mamy do czynienia z takimi właśnie programami, które co roku mają nową edycję i nowy nabór. Między innymi są takie programy dla młodych liderów, dla młodzieży z całego świata też, która ma być w ten sposób włączona do tej całej maszynki. Więc śmiem przypuszczać, że obecnie to już są naprawdę przez te wszystkie lata tysiące, tysiące, tysiące osób, które znajdują się na kluczowych stanowiskach, czy to w polityce, czy to w korporacjach, czy to w organizacjach międzynarodowych, czy to po prostu w NGO-sach. Nawet liderzy religijni są zapraszani do Davos i współpracują z Klausem Schwabem, więc nawet różni liderzy religijni też już w tej sieci są. A proszę o trzy dowody, takie najważniejsze Pani zdaniem, że globalne elity istnieją naprawdę, że są świetnie ze sobą powiązane i że stanowią osobną klasę społeczną. Oczywiście wystarczy pojechać do Davos chociażby na te właśnie coroczne spotkania, żeby zobaczyć, że ci ludzie się znają, że ci ludzie mają to silne poczucie przynależności do pewnej grupy, do pewnej elity. Ale oprócz właśnie tych corocznych spotkań, tak jak powiedziałam, w Davos istnieje wiele różnych programów takich całorocznych, które skupiają czy to menedżerów z wyższego szczebla, czy profesorów, czy polityków, w których wypracowywane są określone strategie, badane są trendy, więc wystarczy chociażby dokładnie przebadać stronę Światowego Forum Ekonomicznego, żeby zobaczyć, ile właśnie osób za pomocą jak wielu różnych programów i ciał zaangażowanych jest w pracę w jednym kierunku, bo moja teza jest taka, że nie mamy przynajmniej na tym etapie do czynienia z żadnym rządem światowym w takim właśnie rozumieniu, jak to rozumiemy, co rozumiemy pod pojęciem rządu, tylko mamy do czynienia z pewnym systemem koordynowania zachowań, działań różnych podmiotów. No i jak zobaczymy właśnie te wszystkie organizacje w Davos, widać, że tam rzeczywiście takie koordynowanie ma miejsce. No i właśnie jeśli chodzi o drugi argument, no to właśnie tę koordynację polityk na globalnym szczeblu jak najbardziej widać. I tutaj przykładem tego chociażby jest sprawa zrównoważonego rozwoju. Jeśli popatrzymy na wszystkie najważniejsze takie globalne, międzynarodowe organizacje, czy to będzie forum, czy to będzie Klub Rzymski, czy to będzie ONZ, czy to będą różne rockefellerowskie instytucje, Fundacja Billa Gatesa, wszyscy mówią, można powiedzieć, jednym głosem, czyli zrównoważony rozwój, Agenda 2030. To są dokładnie te same cele, to są dokładnie te same metody. I to samo widzimy w przypadku Komisji Europejskiej, która już reguluje nasze życie w sposób bezpośredni, chociażby poprzez tak zwany Green Deal. Czyli jest to ta koordynacja na tym szczeblu, nazwijmy to publicznym, ale także widzimy tę koordynację, jeśli chodzi o prywatne korporacje, które wdrażają w życie dokładnie tę samą agendę. Wystarczy popatrzeć chociażby na aplikację Booking.com. Aplikacja Booking.com bodajże w tamtym roku wprowadziła taki certyfikat zrównoważona podróż. Czyli obiekty, które tam właśnie się zgłaszają, ogłaszają w ramach tej aplikacji, jeśli spełnią odpowiednie kryteria, to dostaną właśnie taki certyfikat zrównoważona podróż i oczywiście klienci są zachęcani do tego, żeby wybierać takie obiekty, które taki certyfikat mają.
Chociażby InPost wprowadza też teraz swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, chociażby poprzez możliwość zwrotu opakowania. Jak weźmiemy do ręki bilet PKP, także tam mamy informację, że podróżując koleją emitujemy dużo mniej dwutlenku węgla, niż gdybyśmy podróżowali samochodem. Więc widać po prostu tę koordynację, także w mediach, chociażby kilka czy kilkanaście dni temu na Onecie pojawił się artykuł pod tytułem Ślad węglowy na talerzu, tak mięsożernie niszczą klimat, gdzie już sam tytuł pokazuje, w jakim kierunku będzie szło kształtowanie po prostu opinii publicznej, no bo tutaj chodzi o kształtowanie opinii publicznej. Więc też w swoich różnych audycjach mówiłam chociażby o akcji Gazety Wyborczej Nie Posiadam, czyli tworzeniu mody na to, żeby nie mieć rzeczy na własność, tylko przejść na współdzielenie. A to jest także element tej agendy właśnie globalistycznej. Więc podsumowując, po prostu widać tę koordynację, widać, że mamy tutaj do czynienia z tą tak zwaną wspólną narracją, czyli pewnym wspólnym celem, wspólną strategią, wspólną metodą, no i można powiedzieć pewnymi wytycznymi dotyczącymi public relations. A na czym polega idea kapitalizmu interesariuszy, którą promuje Klaus Schwab? Kapitalizm interesariuszy, czyli tak zwany stakeholder kapitalizm, jest przeciwstawiany złemu shareholder kapitalizm. Shareholder, czyli kapitalizm udziałowców, akcjonariuszy, właścicieli, tak można by powiedzieć. I Klaus Schwab, albo inaczej jeszcze, kim są interesariusze? Interesariusze to są wszystkie podmioty, których dotyczy działalność danej firmy. Czyli to są nie tylko właściciele, udziałowcy, ale także pracownicy, kontrahenci, klienci, państwa, wspólnoty lokalne, środowisko, planeta. I Klaus Schwab mówi tak, do tej pory w biznesie panowała zasada wyrażona przez Miltona Friedmana business of business is business. Czyli, że biznes służy temu, żeby właściciele tego biznesu się bogacili. I Klaus Schwab mówi, że to nie jest dobre, bo to jest takie jednostronne koncentrowanie się na zysku i cała koncepcja kapitalizmu interesariuszy sprowadza się do tego, że firma ma obowiązek, żeby dbać o wszystkich interesariuszy, czyli i o pracowników, kontrahentów, klientów i przede wszystkim o planetę. Czyli teoretycznie dobry pomysł. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Teoretycznie tak. Opiera się on na, nazwijmy to, pewnej potrzebie społecznej. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, dlatego że związana jest z tym idea tak zwanego obywatelstwa korporacyjnego, czy obywatelstwa korporacji, możemy to różnie tłumaczyć, corporate citizenship. Klaus Schwab uważa, że korporacje powinny brać dużą, właśnie większą odpowiedzialność za świat i za kształtowanie polityki, co znowu brzmi dobrze. Problem jest tego rodzaju, że jego koncepcja rozsadza cały republikański model rządzenia, cały republikański model polityczny, gdzie mamy w centrum ciała polityczne, gdzie mamy partie polityczne, organizacje polityczne, pewną debatę na temat realizowanej polityki, transparencji. Oczywiście mówimy tutaj o pewnym ideale, do którego moim zdaniem powinniśmy dążyć. I jest jasno powiedziane, że mamy tutaj do czynienia z pewnym prymatem polityki nad, nazwijmy to, prywatnym ubijaniem interesów. Jest to w miarę rozdzielone, przynajmniej na tym poziomie teoretycznym. Natomiast tutaj mamy do czynienia jakiś taki miszmasz, kiedy korporacje nagle stają się w gruncie rzeczy politykami. Klaus Schwab prosto mówi, że korporacje mają być politykami. Problem polega na tym, kto ma te korporacje w dużej mierze kontrolować, jeśli mają one w dużej mierze pełnić właśnie rolę takich
polityków. Więc moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z przejściem do pewnego modelu technokratycznego, modelu takiego oligarchicznego, gdzie po prostu korporacje przez to, że są bogate i mają pieniądze i są dobrze zorganizowane i powiązane właśnie z politykami, będą same ustalać politykę i wytyczne, a państwa będą wprowadzone do roli w gruncie rzeczy wykonawców polityki, natomiast instytucje demokratyczne staną się tylko i wyłącznie pewną jakąś taką fasadą, wydmuszką i to jest pewnie kwestia czasu, kiedy pojawi się pytanie, czy w ogóle będą jeszcze w jakikolwiek sposób potrzebne i użyteczne. To tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że przed tym też przestrzegał wiele, wiele lat temu, już bodajże chyba 20 minęło lat, Joel Bakan w słynnym filmie Korporacja i książce o tym samym tytule. Zachęcam Państwa do tego, żeby przeczytać wywiad, który przeprowadziliśmy z Joelem Bakanem pod tytułem Nie powinniśmy wierzyć korporacjom. Kilka numerów wcześniej w Tygodniku Spraw Obywatelskich. No dobrze, Pani Magdaleno, ostatnie pytanie. Klaus Schwab chce zastąpić PKB nowym miernikiem rozwoju gospodarczego. O co tutaj chodzi? Tak, chodzi o tak zwane metryki kapitalizmu interesariuszy. Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ja może tutaj jeszcze dodam od siebie, że ja zajmuję się między innymi cybernetyką społeczną, czyli sterowaniem społecznym. Ja na ten szwabowy pomysł patrzę jak na pewien pomysł przesterowania społeczeństw, jak na nowy system, no właśnie sterowania ludźmi i badam ten system od tej strony, czyli jak ludzie będą bodźcowani, w jakim kierunku system będzie bodźcowany, co będzie z tego wynikało, jaki jest cel, co jest środkiem. No i właśnie z tego punktu widzenia pomysł Schwaba wprowadzenia nowego systemu mierzenia postępu czy rozwoju jest tutaj absolutnie kluczowy. Klaus Schwab oczywiście słusznie zwraca uwagę na to, że PKB nie jest dobrym miernikiem, dlatego że jeśli uśrednimy, prawda, tutaj te wszystkie statystyki, to nagle może się okazać, że w społeczeństwie, w którym mamy bardzo duże rozwarstwienie społeczne, ta średnia jest dość wysoka i to może sprawiać pozór, że to społeczeństwo generalnie jest bogate i dobrze rozwinięte, a tak nie jest i coraz rzadziej tak jest, bo rzeczywiście to rozwarstwienie jest coraz większe. I drugi zarzut. Inny przykład w tym temacie to chociażby wojna, tak, albo huragany, albo jakieś katastrofy, które powodują wzrost PKB i powinniśmy się cieszyć, a de facto to po prostu nie ma nic wspólnego z tym, że korzystają na tym zwykli ludzie. Dokładnie, więc ta krytyka jest tutaj absolutnie zasadna. No i drugi właśnie punkt to jest taki, że sam wzrost produkcji wcale nie musi oznaczać, nie wiem, wzrost zadowolenia społecznego, poczucia szczęścia, że ludziom rzeczywiście żyje się dobrze. Więc Schwab proponuje i ten program już jest w toku. Kilka globalnych korporacji już pracuje nad tym, żeby ten projekt wdrożyć. On uważa, że powinniśmy stworzyć nowy system mierzenia rozwoju społecznego, w którym badane będą także takie czynniki jak, nie wiem, zadowolenie społeczne, poczucie szczęścia, jak poziom ochrony środowiska, jak realizacja pewnych celów ideologicznych, nie wiem, chociażby dbanie o różnorodność. Więc ma być to system, w którym ma być mierzone, różne parametry mają po prostu być jeszcze do tego dodane. I znowu, wydawałoby się, że to jest coś dobrego, czego nie powinniśmy się obawiać, albo przynajmniej nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. Ja to widzę trochę inaczej, dlatego że widać bardzo wyraźnie, że ten system jest wprowadzany pod agendę zrównoważonego rozwoju, która zakłada i w ogóle tak jak to Schwab przedstawia w czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie w najwielkim resecie, gdzie poziom produkcji dóbr musi spadać, dlatego że to narusza dobrobyt planety. Ludzie mają mniej konsumować, mniej się przemieszczać, świat ma być dużo mniej mobilny, w
związku z tym ten model zakłada zmniejszenie pewnej produkcji dóbr materialnych, do tego dochodzi jeszcze współdzielenie i właśnie zastąpienie posiadania różnych rzeczy tym właśnie systemem usługowym i dostępu po prostu do określonych usług, więc tej produkcji ma być mniej. To nie znaczy, że ludzie będą mniej konsumować, bo tu się pojawia i to już są takie rzeczy naprawdę bardzo poważne, bo i Schwab i inni też to mówią zupełnie wyraźnie, ludzie mają przenieść swoją konsumpcję do świata wirtualnego. To na tym etapie brzmi jak science fiction, ale ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć tej tematyce, ponieważ idea jest taka, że ludzie mają żyć przede wszystkim w świecie wirtualnym, kupować domy wirtualne, meble wirtualne, ubrania wirtualne, w świecie wirtualnym się spotykać, więc ta działalność człowieka czy obecność w tym świecie materialnym ma być powoli przenoszona do świata wirtualnego. No i oczywiście w tym świecie wirtualnym te wszystkie rzeczy będą kupowane za absolutnie realne pieniądze. Wiem, brzmi jak science fiction, ale naprawdę warto się temu przyjrzeć. No i z tego punktu widzenia taki miernik jak PKB po prostu no, nie przystaje do tego systemu, bo nagle by się okazało, że mamy no, de facto zanik rozwoju, bo no, nie sądzę, żeby produkcja tych dóbr wirtualnych była włączana do PKB. No to już chyba brzmi jednak dość absurdalnie. I właśnie chyba dlatego, że oni no właśnie chcą ten miernik usunąć, więc chyba raczej moje rozumowanie jest poprawne. Więc jeśli będzie tych dóbr materialnych mniej, no to PKB będzie spadać i w związku z tym trzeba wprowadzić ten nowy system, gdzie chociażby bardzo ważnym elementem będzie środowisko. No jak ludzie się będą mniej przemieszczać, mniej konsumować, no to stan środowiska się będzie poprawiał, więc ogólnie ten miernik będzie szedł do góry. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi kwestia poczucia zadowolenia czy poczucia szczęścia i tutaj też się pojawiają bardzo niebezpieczne rzeczy wyrażone chociażby ustami Yuvala Harariego, który także tutaj bardzo mocno współpracuje właśnie z globalistami. Z jednej strony przestrzega przed różnymi pomysłami, ale z drugiej strony no, mówi o dużych, różnych tych pomysłach jednak z dość dużym zafascynowaniem. I Harari mówi wprost, że rozwiązaniem przyszłości będzie to, o czym pisał Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie, czyli jak ludzie będą się źle czuli, no to będą dostawać po prostu odpowiednie pigułki, środki farmakologiczne i będą czuć się lepiej. Więc tutaj także, jeśli chodzi o jakieś takie subiektywne poczucie zadowolenia, istnieje bardzo duże pole po prostu do manipulacji. Więc podsumowując, nowy system jest wdrażany pod to, żeby w tym właśnie, w tej nowej agendzie wyglądało na to, że jednak jakiś postęp jest, warto o tym wiedzieć. I jednocześnie on jest wdrażany w ten sposób, że same firmy się dostosowują do tego, jak chociażby właśnie ten Booking.com, prowadząc ten certyfikat zrównoważonej podróży, po to, żeby nie wypaść z rynku, żeby być w zgodzie z tymi wszystkimi różnymi trendami, żeby być w czołówce tutaj właśnie innowacyjności. Więc jest to bez wątpienia ważny element bodźcowania firm i przedsiębiorstw na to, żeby się dostosowały do tego właśnie nowego systemu sterowania społecznego. Ja przypomnę, że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę wydania Nowego Wspaniałego Świata. Zachęcam wszystkich do lektury, do przypomnienia sobie. Pani Magdaleno, to ja jeszcze zapytam na koniec, co panią najmocniej zaskoczyło w trakcie pracy nad książką? Powiem szczerze, chyba mnie rzeczywiście zaskoczyło, jaką wielką pracę Schwab przez te 50 lat wykonał. To już jest pewna taka trochę niemiecka cecha, ta umiejętność takiej naprawdę bardzo konsekwentnej i wytrwałej pracy. 50 lat konsekwentnie budował jeden projekt,
skupiając wokół siebie coraz większą ilość osób i rzeczywiście rozmach tego jest olbrzymi. Ja jednocześnie chcę zaznaczyć, że nie chcę tutaj stwarzać wrażenia, jakby to Klaus Schwab był głównodowodzącym całego świata, tak absolutnie nie jest, ale na pewno jest osobą, która odgrywa bardzo ważną rolę w tym systemie globalnego sterowania jako bardzo dobry i sprawny organizator, jak również inspirator. On ludzi inspiruje do działania w określonym kierunku, więc rzeczywiście to było zaskakujące, jak wiele można zdziałać taką naprawdę bardzo wytrwałą i konsekwentną, tak naprawdę no z żelazną konsekwencją po prostu wykonywaną pracą. I każdy, kto gdzieś tam bliżej zna Niemców, to dostrzeże właśnie ten element niemieckiej kultury organizacyjnej, która bez wątpienia jest bardzo rozwinięta. Więc ten jego niemiecki talent organizacyjny tutaj na pewno bardzo dobrze przysłużył się właśnie tej grupie posiadaczy, właścicieli największych koncernów, tych najbardziej wpływowych osób na świecie. W tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem była dzisiaj pani Magdalena Ziętek-Wielomska, autorka książki Imperium Klausa Schwaba. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani Magdaleno. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. A z państwem żegna się Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Trzymasz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Dobranoc, do usłyszenia, do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!